Witam serdecznie, panie burmistrzu. Pierwsza sesja nowej kadencji już za nami. Dla pana na pewno bardzo ważny moment, moment zaprzysiężenia. Druga kadencja będzie trudniejsza, łatwiejsza. Jakie odczucia przed jej rozpoczęciem już tak naprawdę, no bo już rozpoczęta została, ale jakie odczucia teraz panu towarzyszą? No oczywiście druga kadencja, wydawałoby się, że z jednego powodu trochę łatwiejsza, bo już 4 lata za mną, więc i większe doświadczenie i większa wiedza. Natomiast zadań na pewno nie zabraknie i tych problemów, które się pojawiają w samorządzie. Myślę, że korzystne jest to, że jest kadencją 5-letnią, bo wtedy jest większy horyzont czasowy na zrealizowanie tych zadań, które chce się zrealizować. Panie burmistrzu, jeżeli chodzi o podsumowanie wyborów, dla pana na pewno wielki sukces, wygrana w pierwszej turze. Jakby pan przełożył też to na swoją siłę w Radzie Miasta, no dzisiejsze wybory także pokazały, że rozmowy koalicyjne chyba jednak nie do końca udały zbudować ostateczną większość dla pana. Jakie są pana odczucia właśnie przed rozpoczęciem współpracy z nową Radą Miasta? No moja większość to 56% głosów mieszkańców i na tej większości się opieram. Natomiast oczywiście Rada się konstytuuje według własnych zasad. Ja deklarowałem w swoim wystąpieniu, że będę współpracował ze wszystkimi radnymi i na pewno będę współpracował z każdym klubem, czy również z powstałym w Malborku PO-PiS-em będę współpracował. No właśnie, jeżeli chodzi o te rozmowy koalicyjne, dzisiaj w kuluarach mówiło się, że one trwały tak naprawdę do ostatnich minut przed rozpoczęciem sesji, także sesja została trochę z pewnym opóźnieniem rozpoczęta, bo właśnie te rozmowy miały cały czas się toczyć. Jest pan troszeczkę zawiedziony, że nie udało się tych 2 głosów przeciągnąć na swoją stronę i mieć już taki, myślę, pewnego rodzaju spokój i komfort, jeżeli chodzi o przeprowadzanie projektów uchwał? No myślę, że zawsze posiadanie stałej większości jest łatwiejsze, natomiast pokazuje poprzednia kadencja, że przy braku tej większości również można rządzić miastem i być dobrze ocenionym przez mieszkańców, więc myślę, że w tej kadencji również to nam się uda. Panie burmistrzu, poznaliśmy dzisiaj przewodniczących rady, poznaliśmy oczywiście zaprzysiężonego burmistrza, no bo to już oficjalnie dzisiaj się stało, ale jeszcze parę znaków zapytania mamy. Czy już tutaj mógłby pan zdradzić się, uchylić rąbka tajemnicy, czy będzie to, jeżeli chodzi o pana sytuację, będzie jeden wiceburmistrz, będzie ich 2, no i czy w końcu będziemy mogli poznać już nazwiska osób, które razem z panem będą sprawowały władzę w Malborku? Oczywiście pierwszym wiceburmistrzem będzie Jan Tadeusz Wilki, zostanie jutro powołany, natomiast co do drugiego wiceburmistrza, powołamy go tylko wtedy, jeżeli znajdziemy fachowca od inwestycji. Jeżeli takiego fachowca się nam nie uda znaleźć, no to powoływanie kogoś, kto nie będzie potrafił nam tych inwestycji poprowadzić w sposób właściwy, jest moim zdaniem niepotrzebne. Więc szukamy osoby, która spełni nasze oczekiwania, jeśli chodzi o fachowość prowadzenia inwestycji i wtedy takiego burmistrza państwo poznacie. O jakich konkretnie inwestycjach mówimy? Jest ten obszar taki konkretnie wydzielony, jakim właśnie drugim wiceburmistrz miałby się zająć? Znaczy miałby się zająć inwestycjami ze środków zewnętrznych i ich prowadzeniem. Czy tutaj jakby rozmowy są już prowadzone, czy są jakieś kandydatury, które już u pana na stole są? Na pewno są, no bo pytanie raczej retoryczne tak naprawdę. Oczywiście, że są, ale pan również mnie rozumie, że ja tych kandydatur w tej chwili nie podam. Rozmowy trwają, szukamy rzeczywiście, nie szukamy w ujęciu partyjnym, szukamy w ujęciu merytorycznym, szukamy fachowca. Panie burmistrzu, kiedy więc poznamy już pełen skład, jeżeli chodzi o wiceburmistrzów, którzy będą rządzić razem z panem? Drugiego wiceburmistrza poznamy wtedy, kiedy znajdziemy odpowiedniego kandydata. Czyli może być to nawet pod koniec kadencji? Jeżeli nie będzie właściwy kandydat, myślę, że byłoby niegospodarnością zatrudnianie kogoś, kto nie poprowadzi nam tych inwestycji, a będzie brał, no nie ukrywajmy, wysoką pensję. Panie burmistrzu, największe wyzwanie w pana ocenie przed rozpoczynającą się właśnie kadencją. Będzie ona trwała 5 lat, myślę, dosyć ważna i istotna, jeżeli jeszcze chodzi o wykorzystanie środków unijnych. Jakie te pierwsze, najważniejsze decyzje z pana strony zostaną podjęte i co w tej kadencji uznaje pan za największe wyzwanie dla siebie? No oczywiście największe wyzwania to dokończenie wydawania środków unijnych. Ten obecny budżet, który będziemy za chwilę z Radą procedować, to
kolejne 34 miliony inwestycji, ale również myślimy o tych inwestycjach z programów rządowych, które się pojawiły. Tymi najważniejszymi wyzwaniami są chyba drogi i jeśli chodzi o infrastrukturę mieszkaniową. Tutaj mamy rzeczywiście dużo do zrobienia i tą kadencję chcemy poświęcić na poprawę i jakości dróg w mieście i na zwiększenie ilości mieszkań na wynajem, czy to komunalnych, czy w ujęciu socjalnym, czy w ujęciu TBS-owskim, dlatego że te listy oczekujących są bardzo długie. Oczywiście tym takim medialnym też, ale myślę, że bardzo ważnym elementem jest budowa basenu, o którym mówi się, że jeśli chodzi o tą infrastrukturę sportową, to stoimy już nieźle w mieście, poza tym jednym elementem, brakiem pływalni, która zapewni możliwość uprawiania tego sportu tym wszystkim, którzy uprawiają go sportowo, ale również wszystkim tym, którzy chcą rekreacyjnie na ten basen się udać. Już od razu, jak już burmistrz podkreślił to, co jest jakimś problemem bądź wyzwaniem, tutaj padł basen. Mówiliśmy ostatnio, jeszcze rozmawialiśmy, chyba jedna z ostatnich rozmów nasza przed zakończeniem poprzedniej kadencji, mówiliśmy o kinie, więc chciałbym od razu zapytać, jakie są te ustalenia, no bo do końca października tutaj nie udało się jednak sfinalizować wszystkiego tak, żebyśmy mogli już zasiąść w tych fotelach i pierwsze projekcje zobaczyć. No projekt porozumienia już mamy, umowy, natomiast rzeczywiście tutaj są potrzebne jeszcze pierwsze obrady, już takie merytoryczne Rady Miasta, żeby zawrzeć to w wieloletniej prognozie, ponieważ my podpisujemy umowę nie na rok, nie na ten rok budżetowy, a do końca roku 2020, więc musimy mieć to w wieloletniej prognozie finansowej i myślę, że do końca roku seanse już się rozpoczną w kinie. Jeżeli chodzi także o te ciała doradcze, czy będą one nadal wyglądały tak jak w poprzedniej kadencji, może będzie powołane jakieś nowe ciało, czy będzie także funkcjonowała oczywiście Rada Gospodarcza przy burmistrzu, która oczywiście ma służyć doradzaniu w tych kwestiach przedsiębiorców, którzy na naszym terenie działają, no i miejmy nadzieję, których uda się jeszcze przyciągnąć w trakcie nowej kadencji. No myślę, że te rady, które już działają, będą działały nadal. Też akurat kadencja Rady Gospodarczej zbiegła się z końcem kadencji samorządu, więc za chwilę będzie ogłoszony nabór do Rady Gospodarczej. Podpisaliśmy również takie porozumienie z ogrodami działkowymi właśnie jeśli chodzi o utworzenie takiego ciała doradczego związanego z gospodarką w ogrodach działkowych i pewnie za chwilę przystąpimy do tworzenia takiego ciała, takiej rady, czy to będzie rada, czy będzie to się nazywało inaczej, ale będzie takim ciałem doradczym dla burmistrza.